Cześć kochani, z tej strony Etyczne. Dzisiaj przy współpracy z firmą iTop zaprezentuję Wam program do jeszcze lepszego zabezpieczenia naszej sieci iTop VPN. Zapraszam. Okej, pierwsze od czego sobie zaczniemy to oczywiście od tego, żeby wyjaśnię Wam tak w skrócie czym jest program VPN. A mianowicie VPN jest to program, który pozwala nam się czuć bezpiecznym w sieci. Jest to program, który umożliwia nam bezpieczne poruszenie się w internecie bez konsekwencji, że ktoś nas namierzy albo będziemy mieli z czegoś konsekwencje. Można powiedzieć, że jest to program, który pomaga nam maskować się w sieci, co wpływa oczywiście pozytywnie na nasze bezpieczeństwo. I dzisiaj przyjrzymy się bliżej pod lupą programowi iTop VPN, który jest właśnie przez firmę iTop Incorporated dzisiaj przeze mnie reklamowany i będziemy tak naprawdę sprawdzali, co nam program potrafi i co nam jest w stanie zaoferować, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w internecie, a to jest dla nas najważniejsze. Oczywiście program pobieramy oficjalnie z mojego linku ode mnie, żebyście byli pewni, że pobieracie właściwy program, a nie jest to na przykład jakiś wirus albo inne hiperłącza podejrzane. Także link macie oczywiście w opisie, nie musicie przepisywać, klikacie i pobieracie stąd. Oczywiście wybieramy darmowe pobieranie, chyba że chcecie liczyć na jeszcze większe bezpieczeństwo i możecie zdobyć aż 74% zniżki na pełną wersję. Dzisiaj oczywiście przyjrzymy się wersji darmowej i zobaczymy, co oferuje. Po pobraniu naszego programu przenosimy się oczywiście do naszego instalatora. Poruszamy się dalej, oczywiście akceptujemy postanowienia licencyjne, przechodzimy dalej, tu wybieramy sobie program instalacyjny oczywiście, chyba już każdy zna instalatory na pamięć, tak naprawdę jakichkolwiek programów. Jeżeli chcemy mieć ikony na pulpicie, to oczywiście zaznaczamy sobie. Instalacja przechodzi, jak widzimy, bardzo szybko, nie minęło raptem 5 sekund w czasie nagrywania, nasz program już się zainstalował. Tak wygląda nasz cały interfejs. Jak widzimy, mamy wszystko w języku polskim, bardzo ładnie. Oczywiście dzisiaj się przyglądamy, tak jak już mówiłem na początku, co nam jest w stanie zaoferować wersja testowa. Niepołączone Twoja prywatność online jest chroniona. Oczywiście klikamy Połącz. Już jesteśmy w Tokio, w Japonii i nasz internet, właśnie nasz adres IP jest tutaj, jak widzicie, zmieniony na Tokio, Japonia. Mamy zupełnie inną lokalizację, co możemy nawet sprawdzić w naszej przeglądarce. Jak dobrze widzimy, adres IP strony pokrywa się z naszym adresem IP VPN-a. Teraz sobie sprawdzimy, jaką prędkość jesteśmy w stanie wyciągnąć właśnie na naszym iTop VPN-ie. Mam tutaj dodatek Speedtest w przeglądarce i zaraz sobie to sprawdzimy na szybciutko. Ile nasz VPN jest w stanie wyciągnąć w speed teście. Normalnie w domu jestem w stanie osiągnąć przy moim internecie, tak bez VPN-a, około 200-300 MB na sekundę. A tutaj, no jak widzimy, prędkości muszą być ograniczone, ponieważ jesteśmy w dalekiej lokalizacji, ale mimo tego, jak dobrze widzimy, mamy prawie 100 MB na sekundę. To jest naprawdę bardzo dobra prędkość jak na VPN. Korzystając z innych darmowych VPN-ów, pamiętam, że tam miała maksymalnie po 10, po 20 MB na sekundę, a tutaj mamy naprawdę bardzo dobre prędkości, jak na VPN-a, i to jeszcze darmowego, którego Wam serdecznie polecam. To nie jest wszystko, nasz program posiada jeszcze dużo, 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 wiele innych funkcji. Możemy się podłączyć na przykład pod serwery dedykowane danym usługom, jak na przykład serwerowi Disney Plus, Los Angeles, czy nawet BBC iPlayer, jeżeli oczywiście ktoś z tego korzysta, już nic nawet nie mówiąc o Netflixie w Korei. Serwerów jest naprawdę mnóstwo i są one bardzo dobrze zróżnicowane, jak na przykład dla streamingu, dla społeczności. Nawet mamy serwery TikTokowe, Twitterowe, Snapchatowe, Skype'owe, Telegramowe. Dla gier mamy nawet serwery pod PUBG, gdzie my nawet mamy niemieckie serwery Robloxa, japońskie, nawet Call of Duty Warzone mamy, francuskie serwery. A we wszystkich serwerach, no to już mamy ogólnie wszystkie serwery, ogólnie z jakich korzysta program iTop VPN i troszeczkę tego jest. Serwery, jakie oferuje nam iTop VPN, jest ponad 1800+. Oraz codzienne wykorzystanie danych mamy bez limitu, bez ograniczeń, jeżeli mamy członkostwo VIP. Przypominam, że na stronie możemy zdobyć zniżkę o minus 74%, więc naprawdę bardzo polecam. Także jak dobrze widzicie, iTop VPN jest naprawdę bardzo dobrze przystosowany do multimedii, zarówno dla graczy, dla społeczności, jak i nawet dla streamingu. Nie jest tylko korzystać.
I co ciekawe, mamy ochronę prywatności danych i możemy w każdej chwili wyczyścić elementy naszej przeglądarki, które narażają prywatność. To jest bardzo spoko. Z członkostwem VIP dodatkowo mamy autoczyszczenie, ale tak to możemy to robić automatycznie. Przypominam, że korzystamy z wersji free. Wzmocnienie ochrony root. Tutaj już akurat 14 elementów, które można naprawić. Oczywiście wybieramy opcję podstawowa ochrona, bo korzystamy z członkostwa darmowego, a więc póki co używamy wersji freeware. Dodatkowo mamy jeszcze blokowanie reklam, czyli adblocka, a więc mamy naprawdę, ten program oferuje nam bardzo dużo. Prędkości są wręcz można powiedzieć zawrotne. I co by tu, kochani, wam jeszcze pokazać? Mamy oczywiście ochronę DNS, Dynamic Name Server. Mamy jeszcze taki awaryjny wyłącznik, który na wypadek jakby nasz VPN się wykrzaczył, od razu odcina nam cały ruch sieciowy. To jest dosyć przydatne w niektórych sytuacjach, ale na co dzień nie wiem, czy będziecie tego używać. Dobra, chyba już przedstawiłem wam tak naprawdę prawie, że całą funkcjonalność tej aplikacji, takich podstawowych rzeczy. Oczywiście konfigurację DNS możemy dostosować sobie pod własne adresy DNS google'owe czy jakieś inne. Także z tym oczywiście nie ma najmniejszego problemu, ale raczej to już są funkcje dla zaawansowanych. Raczej z tego tak na co dzień nie będziecie korzystać. To jest akurat takie zabezpieczenie przeciwko modyfikowaniu właśnie ustawień DNS, aby customowe DNS-y wam się nie ustawiły i na przykład ktoś wam się przez customowy DNS nie próbował włamać. To są takie już dodatkowe zabezpieczenia, których raczej nie będziecie korzystać na co dzień. I tak pokrótce przedstawiłem wam działanie całego programu. Jakby wam, kochani, jeszcze było mało bezpieczeństwa, to na wasz telefon lub też tablet z Androidem również jest dostępna aplikacja iTop VPN, która się instaluje bardzo szybciutko. No i w sumie posiada w zasadzie takie same, a nawet jeszcze więcej feature'ów, co aplikacja komputerowa, w tym właśnie Ping Booster dla gier. Dzięki czemu mamy stabilniejszy ping i nas nie będzie wywalać już z serwerów, jeżeli macie gorszą stabilność łącza. To aplikacja właśnie będzie pomogła ją jeszcze bardziej utrzymać. Aplikacja jest szybka, stabilna i mogę ją na spokojnie wam polecić. Stay connected anywhere, support WhatsApp video call. Mamy również wsparcie rozmów wideo dla WhatsAppa. Możemy oczywiście oglądać streamy z różnych serwisów, jak na przykład Netflix czy HBO, warto o tym wspomnieć. No i sama aplikacja, która właśnie wygląda następująco, tak jak, kochani, widzicie. I prawdę mówiąc, wygląda troszeczkę nawet bardziej intuicyjnie niż wersja na komputer, ponieważ tutaj mamy od razu wybór serwera, możliwości wyboru serwera tak pod nasze obecne działania, jakie prowadzimy na telefonie, czy chcemy coś streamować, czy chcemy oglądać media społecznościowe lub czy chcemy grać w PUBG Mobile na przykład przy użyciu danych mobilnych lub jak teraz widzicie na Wi-Fi, bo VPN zarówno działa dla transmisji danych mobilnych, jak i dla sieci bezprzewodowych Wi-Fi. Klikamy Connect i od razu tak naprawdę łączy nas z program dane serwery, jakie chcemy. Mamy nawet możliwość ręcznego wyboru protokołu. No, akurat teraz podłączyliśmy się pod serwery Moskwy i już mamy IP z Rosji. Można powiedzieć, że internet interpretuje nas również, jakby bylibyśmy w Moskwie. Mówiąc w skrócie, iTunes VPN to program, który zarówno w wersji mobilnej, jak i komputerowej mogę wam na spokojnie polecić. I link do pobrania wersji komputerowej jest w opisie oraz link do sklepu Google Play. Także zapraszam do pobierania i piszcie w komentarzach opinię, jak ten program wam się będzie spisywać. Bo jak widzieliście u mnie na filmie, wcale nie nagannie. No i to było, kochani, na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.